Witajcie, drodzy kochani. Wcześniej wam mówiłem jakieś kilka dobrych lat temu, żeby robić zapasy, mieć przygotowane swoje własne rzeczy, które są potrzebne do życia, ponieważ w przyszłym roku będzie duża inflacja, spadek wartości pieniądza w związku z kryzysem ekonomicznym, który będzie nie tylko w Polsce, ale w różnych krajach europejskich. Będzie się działo we Francji, będzie się działo w Niemczech, będzie się działo w Hiszpanii, chociaż nie tak dużo jak we Francji. We Francji będzie sytuacja dosyć nieciekawa. W różnych krajach, drodzy kochani, będzie się działo. A w związku z tym nie będzie stabilna ekonomia, będzie dużo problemów socjalnych występować. Zubożenie ludności przede wszystkim. Oczywiście dużo firm zostanie pozamykanych, nie będzie, pewne działy gospodarki nie będą funkcjonować tak, jak się należy. Drodzy kochani, dlatego musicie mieć przygotowany plecak ucieczkowy, w razie jakby doszło do jakiegoś konfliktu znienacka, bo tak może być, że może być jakiś konflikt, może wybuchnąć, to nigdy nie wiadomo. Szczególnie od naszego wschodniego sąsiada. Także, drodzy kochani, plecak ucieczkowy, jeżeli chcecie być w jakimś miejscu na uboczu, to mieć rezerwy jedzenia, wody, potrzebne leki, ewentualnie jeżeli ktoś bierze jakieś leki potrzebne, musi mieć ze sobą leki również, musicie być, drodzy kochani, dobrze zaopatrzeni. A taki plecak ucieczkowy mieć przygotowany w razie czego, po prostu jest dobrze mieć. Także ja chciałbym wam powiedzieć, że ten rok, który nadchodzi, to rok dużych przemian, które będą się dziać w Ameryce Południowej, w Ameryce Północnej. Może dojść do pewnych starć bardzo mocnych w Ameryce Północnej między dwoma grupami, które będą ze sobą jakby rywalizować. Może dojść również na Bliskim Wschodzie do pewnego rodzaju zaburzeń między pewnymi krajami. Po prostu jednym słowem, trzeba być przygotowanym na jakąkolwiek sytuację, która w każdym momencie może wybuchnąć, może się zamanifestować i będziemy po prostu więcej pewni siebie, jeżeli mamy pewną rezerwę jedzenia, mamy pewną rezerwę lekarstw, pewną rezerwę narzędzi, które również narzędzia nam będą potrzebne, nóż, możliwe, że jakaś wędka, możliwe, że jakieś przyrządy nam będą po prostu również potrzebne, piły, siekiery i tak dalej. Jeżeli dojdzie do jakiegoś skażenia, również będą nam potrzebne odpowiednie filtry, maski przeciwgazowe, również te wszystkie akcesoria, o których mówię, to wszystko nam, drodzy kochani, będzie potrzebne. Ja z całego serca chciałbym, żeby nic takiego nie zaistniało jak wojna w Europie, ponieważ to jest zjawisko bardzo nieprzyjemne, niezbyt dobre, ale nigdy nic nie wiadomo. Lepiej być przygotowanym, jak być nieprzygotowanym i zaskoczonym. Dlatego jeszcze raz, drodzy kochani, polecam wam aronit mineralny, bardzo zdrowy, od promieni których chroni przed szkodliwym promieniowaniem geopatycznym, jak również promieniowaniem elektromagnetycznym. Możecie go zakupić na linku pod YouTube'em. Również mam ze sobą podkładkę Energy Superhuman. Również ta podkładka chroni przed złym, negatywnym promieniowaniem geopatycznym, jak również harmonizuje struktury wody. Także możecie po prostu nasze produkty zakupić na linku pod YouTube. Ja od ciebie się żegnam. Jeszcze raz was serdecznie pozdrawiam i do widzenia.